Witam drugą C, klasę chemiczno-fizyczną na drugiej godzinie, na drugiej lekcji internetowej, tak, jeśli chodzi o grawitację. Mam nadzieję, że sprawdziłem, już poszedłem dobrze, wszyscy już go napisali, widziałem, 23 osoby dzisiaj były chyba zalogowane. Mam nadzieję, że to było wszyscy, nie, to powinny być 24 osoby. To jeszcze chyba ktoś został do jutra. Mam nadzieję, że się wyrobicie. Tak. Dzisiaj nowa lekcja, już będzie coś nowego. To, co mieliśmy poprzednio, czyli prawo powszechnego ciążenia, prawa Keplera, to było tylko przypomnienie. Dzisiejsza lekcja będzie troszeczkę już, będzie jeden temat tylko dzisiaj. No i troszeczkę dłuższy chyba, mam nadzieję. Tak? Niestety nowe tematy, nowe materiały, więc coś nowego. Dzisiaj też mam oczywiście tablicę w ręku, przygotowaną już. Więc tematem dzisiejszych zajęć jest pole grawitacyjne i przy okazji pola, natężenie pola grawitacyjnego. Tak? Otóż, czym jest pole grawitacyjne? No, tu już coś podobnego byście w gimnazjum z polem elektrycznym, czy z elektrostatycznym, z polem magnetycznym. Otóż, my traktujemy pole jako przestrzeń, w której na umieszczone w tej przestrzeni ciała działa jakaś siła. Jeżeli to będzie pole elektryczne, to będzie siła elektryczna, siła kulombowska. Jeżeli to będzie pole magnetyczne, to jakaś siła Lorentza. Tak, będzie działać na jakąś cząstkę naładowaną, tak, w polu magnetycznym. Tutaj będzie tym czymś siła grawitacji, wynikająca z prawa powszechnego ciążenia, tak? Czyli jeżeli ja umieszczę, mój może pisak, jeżeli ja umieszczę w pisak jakiejś przestrzeni, w jakimś punkcie przestrzeni, tak? I zorientuję się, że na ten pisak działa jakaś siła, nazwijmy to siłą grawitacji, no to wiemy, że w tym miejscu jest pole grawitacyjne, tak? W tej przestrzeni jest pole. Zresztą puszczając, spadnie chyba jednak mimo wszystko. Jak spadnie, sprawdzimy, podkładając, żeby nie... Spadło, tak? Czyli eksperyment naukowy był wykonany, jak widzicie. Więc nic nie chwyciło za rękę. Ręka, jaka się nie pojawiła, nie chwyciła, nie pociągnęła w dół, tak? Czyli było oddziaływanie na odległość. Czyli było coś, co nazywamy polem grawitacyjnym. Czym jest pole grawitacyjne? Tutaj nas na razie to nie interesuje, nie zastanawiamy się nad tym, tak? Tylko sam fakt, tak jak Newton stwierdził, jest coś, co nazywamy polem grawitacyjnym. Einstein zostawmy na razie w spokoju, tak? No dobrze, mamy pole grawitacyjne, czyli jakby byłoby, to można byłoby zdefiniować słownie? Jest to przestrzeń, w której na umieszczone ciała działa siła grawitacji. Po prostu. Tak, to wszystko. Nic więcej nie trzeba, żeby zdefiniować pole grawitacyjne. No dobrze. Mamy hasło pole grawitacyjne, ale pole grawitacyjne to jest tylko hasło, jest coś w przestrzeni pole, ale nic na to więcej nie mówi. Pole grawitacyjne jest w pobliżu Ziemi, na przykład 5 metrów nad powierzchnią Ziemi, ale i 5 km nad Ziemią, tak? I 500 km nad Ziemią i tak dalej. Ale mamy wrażenie, nam coś się wydaje, że jednak jest troszeczkę inne to pole, tak? Mimo wszystko. Jest pole grawitacyjne, tak? Ale czym się chyba różni to pole? Na mnie na powierzchni Ziemi działa jakaś siła, ale wyżej ta siła będzie mniejsza. Tak? Pamiętacie, mówiliśmy o przyspieszeniu grawitacyjnym. Im wyżej od Ziemi, tym jest coraz słabszy. Tak? Że siła grawitacyjna we wzorze ma R kwadrat w mianowniku, więc im dalej od powierzchni Ziemi, im dalej od środka może lepiej Ziemi, tym ta siła będzie coraz mniejsza. Tak? A ja się nie zmieniam. Moja masa się nie zmienia. Wniosek? Samo pole musi mieć inną właściwość. Tak? I taką pierwszą wielkością fizyczną, którą poznamy, pierwszą, ale nie jedyną, jest natężenie pola grawitacyjnego. Mówi nam o tym, jak silne w cudzysłowie, rzecz jasna, to nie ma pojęcia siły, ale coś z tym jest związane, ale mówi o tym, jak mocne, jak silne jest to pole grawitacyjne, tak? Ostatecznie będziemy mieli z pokuczenia do czynienia. Mieliście już natężenie fali mechanicznej chociażby, tak? Natężenie dźwięku już było? Było, tak? Tutaj coś podobnego. Natężenie pola grawitacyjnego. Jak definiujemy to natężenie pola grawitacyjnego? Otóż załóżmy, że mamy jakąś tak zwaną masę próbną, czyli malutką masę w porównaniu z inną masą, która wytwarza pole grawitacyjne. Na przykład ja. Moja masa w porównaniu z masą Ziemi jest pomijalnie mała, tak? Czyli Kamińskiego potraktujemy jako masę próbną. I teraz pytanie, jak silne jest natężenie pola grawitacyjnego w tym miejscu, w którym ja teraz stoję? Tak? Jak to policzyć? Jak to sprawdzić? Otóż w prosty sposób. Definicja natężenia pola polega na tym, że natężenie pola ma symbol gamma, wektorowa wielkość niestety. Mówi nam o tym,
jak wielka siła będzie grawitacja działa na jakieś ciało umieszczone w danym punkcie pola. I ta siła jest dzielona przez masę tego ciała. Stosunek siły grawitacyjnej działającej na masę próbną przez masę próbną. Tak? Tak to wygląda. Mam jeszcze tylko chrypki, więc jak tu za dużo mówię, to trochę kaszlę. No ale przytrzymamy to. Tak? Więc jest to definicja. Przy okazji jednostka siła przez masę, czyli newton na kilogram. I taka jednostka newton na kilogram jest oficjalną jednostką natężenia pola grawitacyjnego, nie inną. Tak? Nie inną. Jeżeli oczywiście natężenie pola grawitacyjnego, ogólnie pole grawitacyjne, podobnie jak każde pole, czy elektrostatyczne mieliście w gimnazjum, czy magnetyczne też mieliście, graficznie przedstawiamy na rysunku za pomocą tak zwanych linii sił. Graficznie można jak przedstawić. Pamiętacie, ci, którzy chodzili do nas do szkoły w gimnazjum, pole magnetyczne, opiłki żelaza. Widzieliśmy takie linie, tak były. Pole elektrostatyczne też widzieliśmy. Kaszka manna na oleju, elektroda włożona do niej i te się ładnie rozchodziły. Tak, to było wszystko ładnie widać. Tutaj pole grawitacyjne jest tak słabym polem, też żadnych linii nie zobaczymy. Tak? Ale też rysujemy tak zwane linie sił pola. Dlaczego linie sił? Bo one symbolicznie przedstawiają nam siłę działającą na masę próbną, na Kamińskiego. Tak? A że Kamiński przez Ziemię będzie przyciągany, no to jest do Ziemi. Tak? Zwrot wektora jest do Ziemi. Te linie sił właśnie symbolizują nam, jak siła zadziała, tak? W jakim miejscu, jak mocno. Im są gęściej narysowane, tym pole jest silniejsze, czyli natężenie pola wtedy będzie większe, bo większa siła działa na Kamińskiego, tak? Zwrot jest do ciała. Nie znamy odpychania grawitacyjnego, więc zawsze będzie do. Tak? Tak to by tutaj wyglądało, tak? Więc mamy natężenie pola grawitacyjnego, mamy jednostkę. Jeżeli ja teraz pod siłę grawitacji podstawię zwartość tej siły prawa powszechnego ciążenia gmm przez r kwadrat. Czyli wielkie m to będzie masa ciała, które wytwarza pole grawitacyjne. Mał m moja masa. I to podzielę przez masę moją, jako obiekt, masa próbna tak zwana. Moja masa się skraca, a zostaje tam tylko gm przez r kwadrat. Wzór na natężenie pola, taki praktyczny wzór do obliczenia. Tak? Gm przez r kwadrat. Tak. No właśnie. Może pamiętacie z klasy pierwszej. Ja też przypominałem to na poprzedniej godzinie, na poprzedniej lekcji. Popatrzmy na tę jednostkę, natężenie pola. Newton na kilogram, tak? Jak po Newton podstawię kilogram metra sekundę kwadrat i to podzielę przez kilogram, to się kilogram skraca, zostanie metra sekundę kwadrat. Jednostka przyspieszenia. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. No, wzór na gamma, to tak napisałem, tak? Gm przez r kwadrat, tak? To tak już jak się podstawi ten wzór. Ale, jak ktoś może pamiętać z gimnazjum, no, z klasy pierwszej, albo nawet poprzedniej godzinie lekcyjnej, na g też było gm przez r kwadrat. Praktycznie to samo, to rr. Jak podstawię po powierzchni Ziemi, to podstawię promień Ziemi, czyli będzie wielkie r, tak? Czyli chodzi, że jest to samo. Tutaj też, im dalej od powierzchni Ziemi, to te pod r małe, wielkie, z kolei podstawię małe r, czyli odległość od środka Ziemi, a nie promień Ziemi, tak? Więc tak naprawdę te wzory sobie znakowe w praktyce. Bez sensu, co? Natężenie pola grawitacyjnego, tak to wygląda. Tak? Dlaczego bez sensu? No bo ten sam wzór, co przyspieszenie grawitacyjne, praktycznie ta sama jednostka, tylko 1 metra sekundę kwadrat, to druga newton na kilogram się zaciało. Tak? Więc dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlaczego to są jednak dwie różne wielkości fizyczne, mimo że tak samo zapisywane, tak samo gdyby obliczane. Ale do końca to nie jest tak samo, mówiąc szczerze. Zaraz powiem. Tak? Otóż po pierwsze, natężenie pola grawitacyjnego jest cechą przestrzeni wokół centrum grawitacyjnego, czyli na przykład wokół Ziemi. Czyli w tym miejscu przestrzeni, tutaj gdzie pokazuję tego cyfka pisaka, jest jakieś natężenie pola grawitacyjnego. To jest własność tej przestrzeni. W innym miejscu jest inne natężenie pola, tak? Inna wartość, inny zwrot troszeczkę z boku. Tutaj. A przyspieszenie grawitacyjne jest cechą ciała, które w tym miejscu się może pojawić, nie musi, i będzie ono swobodnie puszczone.
Przyspieszenie grawitacyjne jest cechą ciała, które się w tym miejscu pojawia. A natężenie pola grawitacyjnego jest cechą tej przestrzeni, cechą tego pola. Ale można oczywiście powiedzieć w ten sposób, że takie będzie ciało dodawało przyspieszenia grawitacyjnego w tym miejscu, jakie jest natężenie pola. Tak można powiedzieć. Ale jedno dotyczy samego pola, samej przestrzeni, a drugie dotyczy samego ciała, czyli to nie jest do końca to samo. Dlatego jeżeli chodzi o natężenie pola, ono co nam mówi? Mówi nam o tym, to jest newton na kilogram, tak? Czyli jaka siła działa na każdy kilogram masy ciała umieszczonego w danym punkcie pola. Czyli na przykład na Kamińskiego, tak? Czyli na przykład owe 10 newtonów na kilogram w przybliżeniu, tak? Bo to z G, można policzyć byłoby, to oznacza, że na każdy kilogram masy ciała działa w danym punkcie przestrzeni siła 10 newtonów. Po prostu. Taka jest własność natężenia pola grawitacyjnego. Taka jest cecha, tak? Tym to się charakteryzuje. Jasne? Dlatego to jest jednak coś innego i to trzeba używać, to coś innego, tak? No dobrze. To jeżeli chodzi o natężenie pola i definicję natężenia pola. Ale, no, jak mamy wzór na natężenie pola, Gm przez R kwadrat. No dobrze. To jest natężenie pola w pobliżu ciała centralnego. Mówimy o polu centralnym. To pomniejsze też w gimnazjum pole elektrostatyczne, pole centralne, pole jednorodne, tak? Tutaj było pole centralne, czyli zakładamy, że kula ziemska, czy ciało centralne wytwarzające pole jest jednolite, idealną kulą, tak? I mamy pole centralne. Oczywiście, żeby było jasne, ja też wytwarzam swoje własne pole grawitacyjne. Też wokół mnie jest jakieś natężenie pola, tak? Ale tak pomijanie małe, że możemy sobie podarować, tak? Porównanie oczywiście z ziemskim polem. Chociażby z Ziemią, tak? Bo to mogą być inne planety, tak? Czy inne gwiazdy. No dobrze. Jest pewne ale. To jest natężenie pola, ten wzór. Ten wzór praktyczny, tak? Ten, który tutaj macie. Wokół ciała centralnego. Wokół. A co w środku? Co się dzieje z natężeniem pola wewnątrz planety? Oczywiście założymy w przybliżeniu, że planeta jest jednorodną planetą, tak? Że masa jest ułożona równomiernie w tej planecie. Co wtedy z natężeniem pola? Jak wtedy dodatkowo jest natężenie pola? Bo to, co tutaj jest, Gm przez R kwadrat, jest tylko wtedy prawidłowe, gdy cała planeta jest, jak gdyby jesteśmy w polu centralnym, czyli cała planeta jest jak gdyby pod nami. Gdy odległość od centrum pola grawitacyjnego jest większa lub równe promieniowi planety. Funkcja 1 przez R kwadrat, nie? W końcu R do kwadratu jest w mianowniku. Tak? Hiperbola. Funkcja wykładnicza. Tak? Natężenie pola gamma, odległość R, tu promień planety. Tak? Im dalej jesteśmy od środka planety, czy od powierzchni, można też tak powiedzieć, tak naprawdę, no bo to byłoby bo odległość od powierzchni planety do jakiejś od wysokości, to właśnie wysokość, tak? To jest H. Odtąd dotąd to byłoby H. Tak? Ale odtąd dotąd to już jest jakieś R, tak? No, ale teraz pytanie, co z polem w środku? Jak ono leży? Czy im bliżej środka, tym jest coraz większe, a może coraz mniejsze? Żeby to sprawdzić, żeby wyprowadzić wzór na natężenie pola w środku. Jeszcze nie mam przygotowanej kartki. Będę to robił tym razem przy Was. A jeszcze napisałem już, a teraz będę robił przy Was. Tak? No właśnie, co w środku? Moi drodzy. Żeby to... No tutaj mam jeszcze kartki. Wolnym luzem oczywiście. Co się dzieje w środku planety? Zakładamy, przypominam, że planeta jest jednorodna, tak? Załóżmy, że mamy sferę. Samą powierzchnię sferyczną o promieniu jakimś tam R, to nawet nieistotne. I wybieramy sobie punkt P. Tak? No, przełączyłem, nie widziałem ekranu. Niestety dotknąłem monitora i musiałem je przerwać. Tak. No, to dobrze, że to jest jakaś sfera. Pusta w środku.
i przyłóżmy, że mamy punkt P. Jaka siła działa na ten punkt P pochodzący od tej sfery? No to trzeba byłoby uwzględnić każdy fragment tej sfery, tak? Ale załóżmy, że wytnę dwa stożki. Tak? Z powierzchni sfery. Jeden stożek, drugi stożek. To są stożki podobne. Dlaczego? Bo mają wspólny wierzchołek, czyli ten kąt jest taki sam. Teraz tak. Załóżmy, że nas interesuje na razie siła tylko od tego pierwszego, od tej powierzchni, pierwszej sfery. Dlaczego mnie tylko to interesuje? Bo tak naprawdę ja będę mógł to zrobić z każdym fragmentem tej sfery wszędzie dookoła. Tak? Więc jak udowodnić? Ach, coś chcę udowodnić, jeszcze nie powiem co. No już powiedziałem prawie. Tak? Więc zobaczymy. Więc popatrzmy. Siła pochodząca tylko od tego fragmentu to zależy od masy tego fragmentu i od odległości od punktu P. Tak? Czyli ta siła pochodząca od górnej, to nie będzie jako jedynka, a dolna będzie jako dwójka. To jest proporcjonalne. Stałej grawitacji nie będę używał, bo ona będzie się skracała wszędzie, więc nie ma potrzeby. Masa tej części M1 przez R1 do kwadratu, ale masa tej części jest proporcjonalna do powierzchni. My też będę zakładać, że powierzchnia, masa jest złożona równomiernie na tej powierzchni, tak? Czyli siła pochodząca tylko od tej części pierwszej. Tutaj byłoby GM, masa tego ciała P, ale to tam ona nie interesuje, więc tylko jest proporcja napisana, bo to P będzie dotyczyło również tej powierzchni i tej powierzchni. Tak, więc ona się tam i tak gdzieś tam z tym G i P i masą tego skróciła. Więc masa tego fragmentu sfery przez odległość do kwadratu, R to byłoby odległość do kwadratu, czyli a masa zależy od pola powierzchni tej części. Tak? Jaki współczynnik K byłby tutaj też, tak, razy S1 przez R1 do kwadratu. Tak, to jest S1, ja tu nie widzę, to jest wszystko do górnikami umieć, więc ja tak dobrze nie widzę tutaj, co to jest. Tak? Więc byłoby coś takiego. F2 byłoby podobnie. No to weźmy stosunek F1 do F2. Ten współczynnik jest taki sam, no bo tak naprawdę jeżeli chodzi o kształt, to jest taki sam, tylko tutaj jest inna odległość R po prostu, tak, ale te stożki są podobne do siebie, czyli tak, abyśmy mieli przecięcie, to byśmy mieli tak właściwie prawie jak trójkąty, tak, tylko że prawie do trójkąty, bo tutaj byłby łuki, nie, rzecz jasna, tak, więc F1 do F2, czyli pochodząco, czyli coś podobnego, tylko z innymi indeksami byłoby, tak, czyli kaśmi się skróciło, więc byłoby S1 do R1 kwadrat przez S1 do, proszę, S2 do R2 kwadrat, czyli S1 przez R1 kwadrat razy R2 kwadrat przez S2. Mam coś takiego. Tak? S1 przez R1 kwadrat przez S2 przez R2 kwadrat, tak? Tutaj zrobiłem to, w ten sposób zapisałem, tylko odwróciłem mianownik, tak? Tak naprawdę. Ale S1 to jest pole powierzchni fragmentu sfery, powierzchni. Wielkość tego pola zależy od tego, no jaki jest wielkość, no jaki to jest fragment kąta. Ten kąt byłby tak naprawdę leżałby od kąta tutaj, który byłby. Ale samo S zależy od tego, jaki jest promień. Tak? Tego stożka. Tak? Jaki jest promień. Tak? Więc przypominam pole powierzchni R kwadrat. Tak? Czyli tak naprawdę S jest proporcjonalny do R do kwadratu. Tak? Czyli S1 będzie proporcjonalny do R1 kwadrat, a S2 do R2 kwadrat. To mi wyjdzie. Właściwie powinna być proporcja, a nie znak równości. Tak, to powinno być proporcja, a nie znak równości. Czyli tutaj pod S1 kwadrat podstawiam R1 kwadrat, bo to jest proporcjonalne do tego, a pod S2 podstawiam R2 kwadrat. Zwróćcie uwagę, to jest to samo. To jest to samo. Stosunek wychodzi 1. Co to oznacza? Że siła pochodząca od tej części sfery i od tej części się równoważy. Czyli będzie się równoważyć od każdej innej części. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że pole grawitacyjne, czy siła grawitacyjna, może tak, siła grawitacyjna, tak,
siła grawitacyjna działająca na punkt P, który jest wewnątrz jakiegoś sfery, to jest równa zero. Czyli masy ciała, które są na zewnątrz punktu P, nie mają wpływu na pole w tym punkcie, bo siły się równoważą. Czyli jeżeli ja znajduję się na przykład kilometr pod ziemią, to wszystko, co znajduje się nade mną, ta siła pochodząca od tej części, która będzie nade mną, będzie równoważona przez pozostałe części na moich antypodach na ziemi. Czyli też nie będę miał wpływu. Tak? Czyli będzie miało tylko co będzie miało na mnie wpływ. Tylko to coś, co jest pode mną. Ta masa cała reszta przy ziemi. Tak? No a po drugiej stronie nie będzie widać. Tak? I właśnie do tego zmierzałem, żeby udowodnić to, że to, co jest nade mną, jeżeli ja będę teraz zanurzał się do środka ziemi, to, co jest nade mną, nie ma wpływu na to, co się ze mną dzieje. Tak? Tylko ta część, która jest pode mną. Czyli jak teraz napisałbym siłę działającą na mnie, tak? Czyli G mm przez R kwadrat. Jeżeli ja zanurzyłem się kilometr pod ziemią, na przykład G m przez R kwadrat, ale teraz to M to nie jest już masą całej Ziemi, tylko masą tej części Ziemi, która została pode mną. Czyli ten kilometr trzeba byłoby odjąć. Będę 10 km pod ziemią, 10 km trzeba byłoby odjąć, rozumiecie? A ta masa razy M równa się. A ta masa to jest co? Masa to jest gęstość razy objem. To jest nawet tak powiedziałem, że zakładamy, że jest planeta jednorodna, tak? Czyli wszędzie jest tak sama gęstość wewnątrz planety, czyli gęstość razy objętość 4 trzecie PR do trzeciej. Mamy coś takiego. Tutaj jeszcze przypisałem GM przez R kwadrat i razy jeszcze masa planety, ale tej części planety, która jest pode mną, czyli GM przez R kwadrat, a ta gęstość razy objętość. Objętość kuli 4 trzecie PR do trzeciej, a to już nie jest R jako planet, promień planety, tylko ta odległość do środka Ziemi, która mi została, jak tam się zagłębiłem, tak, na jakąś głębokość. Czyli jeżeli promień Ziemi 6371 km, ja zanurzyłem się o kilometr, to kilometr mniej. 6370 km, tak? Jeżeli 10 km, to 10 km mniej, tak? Czyli 6361 km, tak? 100 km, 1000 km zanurzyłem się, to tylko 5371 km, tak? To byłoby coś takiego, tak? Tutaj widać, że to R to jest to samo R przecież, bo to jest R odległość między środkami ciał, które ze sobą oddziałują, czyli Ziemia i ja. Czyli właściwie ta część Ziemi, która została pode mną i ja, więc to R się jedno tutaj całkowicie skraca, tak? R kwadrat. Tutaj R kwadrat znika. Zostaje samo R. Czyli teraz samo natężenie pola, to wszystko, co wyszło mi, teraz muszę podzielić jeszcze przez masę, moją masę, bo ja tam się zanurzam przecież, tak? Czyli jest GM rho 4 trzecie PR przez M. M się skraca. Wychodzi 4 trzecie pi g rho r. Tutaj postawiłem pod natężenie pola, czyli tę siłę, która tam jest, przez masę. Masa się moja, bo to masa ciała jednego i drugiego się skraca. Tak? Wychodzi 4 trzecie pi g rho r. Co to oznacza? 4 trzecie pi, g i rho są stałe dla planety, czyli zostaje tylko r. Wniosek? Ta funkcja jest funkcją liniową. Jakiś współczynnik k razy r. Albo lepiej byłoby zamiast k, a, bo funkcja liniowa, tak najlepiej podać, nie? A razy r. Tak? Czyli jak wygląda nasze natężenie pola wewnątrz planety? Wewnątrz planety natężenie pola będzie wyglądało teraz tak. A? Funkcja liniowa. R zerowe, natężenie pola zerowe. To jest to oczywiście chyba oczywiste nawet, tak? Bo w tym momencie natężenie pola, siły działające na mnie z każdej strony Ziemi, by się równoważyły, tak? Czyli tak jakby nie było żadnej siły. A? Natężenie pola obliczamy, to będzie na następnej godzinie, już się jest za późno. To jest, będziemy mieć tak zwaną superpozycję pola, tak? O tym będziemy mówić. Dzisiaj to już za późno.
No i mamy coś takiego. No i ewentualny wzór na natężenie pola, jak tam wyszedł, 4 trzecie pi g rho r dla r mniejszego od promienia planety. Czyli mamy dwa wzory. Natężenie pola 4 trzecie pi g r rho dla promienia, dla odległości mojej mniejszego od promienia planety. Mniejszego lub... A na przykład większego wyszło. Mniejszego lub... Mniejszego lub równego. To promień równy to jest... Tak samo powinno wychodzić, tak? No i GM przez R kwadrat dla promieni dla odległości większej lub równych promieni planety. Tak, dwa wzory na natężenie pola. Proszę bardzo, przyjrzeć się. Bo to może być ważne. Tak? Zrobić skan zdjęcia. Tak. I tak wygląda wykres. Czyli im bliżej, to jest powierzchnia planety, tak? Się jesteśmy im głębiej, tym natężenie pola jest słabsze. Im dalej od Ziemi, tym też jest coraz słabsze, nie? I to tyle, jeżeli chodzi o natężenie pola. Chyba się udało skończyć, więc... Dobra. To wszystko na dzisiaj. O superpozycji powiemy sobie na następnej godzinie. Do zobaczenia.